rzecz tu polegała na otworzeniu się w tym, co ja robiłem, na to, czego się już dorobiły inne rodzaje sztuk wizualnych, a co było ciągle jeszcze spętane w kinematografii z powodów najprostszych. To spętanie polegało na tym, że trzeba się było wywiązywać wobec widowni, czyli oglądalność tak zwana stała się kanonem rozmów o projektach filmowych i o dalszym losie filmów. Filmy były karane za to, że nie były oglądane w dostatecznej ilości. No, tak w uproszczeniu to powiem. Mnie ta sytuacja wydała się w takim moim optymizmie do przezwyciężenia, to znaczy, że można zacząć zapraszać przyjaciół do współpracy. Nieraz przyjaciół, którzy są niewidoczni w napisach końcowych, jak choćby współpracujący ze mną Janusz Wiktorowski, no moim zdaniem niepowtarzalny talent, geniusz grafiki, wcześniej zmarł. Pracował ze mną przy Na Wylot, ale któryś z biurokratów go zniechęcił i przepędził. Ja się o tym za późno dowiedziałem i już Janusz nie wrócił. No tak to bywało. Ale nawiązałem kontakt również z innymi ludźmi, którzy wytrwali w trudnościach. No do nich należy scenograf tutaj. Jest moim przyjacielem Zbigniew Warpechowski, który uprawia odrębną sztukę zupełnie, tylko w moich filmach i chyba w jednym filmie Marczewskiego był scenografem. Natomiast w ogóle on się nie udziela w kinematografii, ponieważ on jest, no, ma europejskie nazwisko w dziedzinie performance. Everything.